Siemanko byczki, z tej strony Lisek. Dzisiaj nagrywamy rekonstrukcję odcinku sprzed 2 lat, kiedy to trafiliśmy legendarnego Todsa Messiego, jednej z takich paczek. To były troszkę inne paczki, ale traf będzie ten sam. Aktualnie znajdujemy się na moim głównym koncie na Xboxie One. Następnie przeniesiemy się na moje główne konto na PlayStation 4. Następnie zagramy spotkanie testowe jednym z tych zawodników. A na końcu odcinka otworzymy paczki u profesorka i u Eryka. I dajcie obowiązkowo znać w komentarzu, co sądzicie o takim układzie, że pierw otwieram na swoim głównym koncie, testuję zawodników, a na samym końcu materiału będziemy otwierać paczki u kogoś innego, bo dużo komentarzy pojawiło się, że nie chcecie oglądać innych paczek aniżeli na moim koncie głównym, na moich kontach głównych. Więc dawajcie obowiązkowo znać, no bo ten kanał tworzymy wspólnie i zależy mi na tym, żebyście wy także byli zadowoleni. Na koncie na Xboxie przygotowałem jedną paczkę piłkarzy La Liga 81+, no i paczkę z Todsem gwarantowanym. Zacznijmy od tej paczki z dwoma zawodnikami 81+. Ulala, jest walkout! Jest Todz! Hiszpania? N? Aspas! 94 Aspas! What? Czy na pewno ja otworzyłem paczkę z tymi niewymiennymi kartami? Jeszcze jest parka. Tak! To jest na pewno ta paczka! Aspas nie kosztuje jakoś mega dużo. A to są karty niewymienne, ale to i tak jest 94 overalla w paczce, którą zrobiłem totalnie od niechcenia. Jeszcze Partey. Partey'a sobie wymienimy, chyba że go mam i tak niewymiennego. Ja pierdzielę! Ej, dobra, to ja idę zrobić jeszcze jedną paczkę w takim układzie. No bo halo! Halo! To mi się podoba! 11 zawodników już wrzuconych do mojego składu. Teraz skombinuję ze zgraniem, żeby wszystko miało rączki i nóżki. I to się udało. W takiej sytuacji mamy 76 zgrania, 78 oceny ogólnej. No i teraz mam marzenie takie, żeby tutaj też był walkout. Ale tak sobie pomyślałem, że to jeszcze nie jest dobra sytuacja. W sensie to jest bardzo dobra pozycja wyjściowa do znakomitego pago openingu i odcinku, ale jeśli w tej paczce znajdziemy Aspasa drugi raz, to ja tego nie będę komentował. Druga paczka, tutaj już walkoutu nie ma, więc okej. Straciliśmy co prawda 20 tysięcy końców, ale no ten Aspas to jest... Nie wiem, no szok. Jestem naprawdę zszokowany potężnie. Miejmy nadzieję, że w tej kolejnej paczce będzie nieco coś lepszego. Może, kto wie. Gameiro do klubu oczywiście. No jest Messi, jest mnóstwo kart. Moi drodzy, ja otwieram tę paczkę właśnie w tym momencie, a wy standardowo, jeśli chcecie więcej pago openingów, obowiązkowo łapeczki do góry. No i żeby nie przegapić takich odcinków, klikajcie czerwony przycisk subskrypcji na dole wraz z dzwoneczkiem, nie SP? Oj. Santi Cazorla, 93 overalla. No, taki Hiszpania to taka sobie wam powiem. Ale dobra, no Aspasa już mamy do testowania, więc to mi się podoba, bo nie chciałem na pewno bramkarza przetestować, bo to jest w zasadzie tego się zawodnika nie da się przetestować. Ani obrońców także bardzo ciężko się testuje. No, ze 100 tysięcy to overall, ale naprawdę, szczególnie, że mamy w planach zrobić jakąś ikonę Prime. Więc te overale bardzo, ale to bardzo się przydadzą. Mamy w tym momencie 2900. Ja to nagrywam w nocy. W ogóle jest tak potężnie ciepło, że szkoda gadać. Magiczna teleportacja na Playaka. I miejmy nadzieję, że na Playaku będzie inna flaga niż flaga Hiszpanii. Ale zanim przejdziemy do naszego Todsa z La Ligi, to przejdźmy sobie do paczki Todz Super League, czyli Liga Turecka. Było dużo zamieszania z tą paczką, z tego co pamiętam. Bardzo często nie wypadał Todz z Ligi Tureckiej, a dzisiaj mamy przyjemność taką paczkę sobie otworzyć. Nie mam pojęcia, co tam zbytnio można trafić. LP. Będzie chyba ktoś szybki, tak obstawiam. Onyekuru. Jako zmiennik na PlayStation wydaje się, że to karta nie będzie najgorsza. 98 tempa, 91 strzelania, jak ze wzrostem. Ze wzrostem nie ma najgorzej. Sztuczki 4 gwiazdki, słabsza noga 4 gwiazdki. Wykończenie na poziomie 95. I napisał jeszcze do mnie SMS-a. Hej Lisek, kiedy gramy? Kuru. Spoko. Jak na zmiennika na Playaku, może być dobrze. Może być dobrze, no i może być lepiej tak naprawdę. W tej paczce. W tej paczce ja mam w sumie marzenie takie, żeby tu nie było flagi Hiszpanii. A jak już nie będzie flagi Hiszpanii, to ja już będę zadowolony. Jestem mało wymagającym człowiekiem, więc
Mam nadzieję, że FIFA pomoże. Parejo? Parejo. Czyli przetestujemy sobie tego Aspasa, który był chyba najlepszą kartą póki co w tym pago openingu, bo Aspas w tej paczce w zasadzie darmowej zrobił całą robotę. No bo ani Parejo, ani tamten poprzedni Januszek no niespecjalnie wspomogą nasz zespół w walce o najwyższe cele, więc idziemy na Xboxa, wracamy i tam testujemy Aspasa. Ogólnikowo bardzo mnie to cieszy, że akurat na Xboxie będziemy testować naszego wybrańca, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, nagrywam to w nocy i brakuje mi dosłownie kilku punktów, żeby mieć rangę drugą, a dzięki temu za rangę drugą będę miał paczkę za 125 tysięcy, czyli w sumie dwie paczki za 125 tysięcy, bo znowu wybiorę niewymienne paczki. Aspas wskakuje do naszego składu, no i zobaczymy jak to się potoczy. Aspas będzie grał z lewej strony za Mbappe w formacji 4-2-3-1. Taki jest przynajmniej plan. Przypominam, że ostatnio zrobiliśmy 28 zwycięstw. Niestety dało nam to ostatecznie 120 albo 130 gdzieś tam miejsce. Bardzo daleko, bo punkty mieliśmy tragiczne. Bardzo tragiczne. Uhoho, to niezłe konto. O kurczę, naprawdę potężny składzior. Znakomity wręcz. Bardzo podobny w sumie do mojego. Potężny składzior, ale mieliśmy tam 130 bodajże miejsce, punkty tragiczne, mimo że graliśmy aż 11 spotkań w piątek i wszystko wygraliśmy. Co trochę dziwne, ale w sobotę nic nie grałem i dopiero w niedzielę wieczorem rozgrywałem całą resztę spotkań. Przypominam, że w tym materiale jeszcze paczki będą. Paczki będą, już co prawda nie na moim koncie, no bo nie mam jak tego na moim koncie otworzyć, ale paczki będziemy sobie odpalać. Bardzo jestem zadowolony z Alexa Telesza. Alex, chyba tak? Chyba Alex. Z Alexa Telesza. I wam powiem szczerze, że jeśli chodzi o bocznych obrońców, no to duet Aspas do pustej? Why not? Oh shit. On ma chyba lewą nogę, Aspas, tak mi się wydaje. Muszę sprawdzić to w przerwie. Ale jestem w zasadzie pewny, że on ma lewą, w sensie jego lepsza noga to lewa noga. Ciekawe zagranie, nie będę ukrywał, takie niekonwencjonalne, może to była wrzutka, może ja mam zmienione ustawienia pada. O, debiut zawodnika. Jagi Aspas. Bardzo jestem zadowolony z mojego duetu bocznych obrońców, czyli Alexa Telesza oraz Dakosztę, Kevina Dakosztę bodajże. Aspas, kurczę. I w ogóle tak sobie myślę, że Dakosztę to jest naprawdę must have, jeśli chodzi o jakieś granie z lepszymi zawodnikami, bo ten zawodnik ma wszystko. Dosłownie on ma wszystko. To jest karta na poziomie Toty Ramosa, tylko na boku obrony i tylko dwa razy szybsza. No może nie dwa razy, bo tam tempo bardzo podobne mają te karty. Jak już się wszystkie atrybuty zaczną dodawać, jeśli chodzi o kartę stylu. Bardzo ładna akcja, wrzutka, Eusebio gol. Okej. No ładnie pokręcił Aspas, znalazł Telesza i Telesz też bardzo ładnie się podłączył. To jest najważniejsze w tej akcji. Więc bardzo mnie usatysfakcjonowało to, bo no tutaj nawet nie liczy się zwycięstwo, chociaż wiadomo, że za zwycięstwo mamy więcej punktów, a też bardzo ładna akcja. Ale no tutaj im więcej bramek nastrzelamy, tym więcej punktów, na więcej punktów możemy liczyć. Szkoda, że Eusebio nie dostrzegł. To znaczy chciałem podawić w pierwszym momencie do Eusebiusza, ale no jak on już wybiegł zbyt daleko, to nie miało totalnie sensu. Eusebio. Jestem również zadowolony mega z Eusebio karty, którą niedawno zrobiliśmy, którą wczoraj zobaczyliście na odcinku. Co prawda ten odcinek już jakiś czas temu zrobiliśmy. Ojoj, będzie rośnie, okej. Ten odcinek oczywiście jakiś czas temu już nagraliśmy, bo bodajże to był tydzień albo półtorej tygodnia wstecz. Ale nagrałem go sobie też troszkę na zapas w przypadku takiego wyjazdu jak ten do Warszawy, gdzie no nie miałem jak nagrać tych paczek z tocami z La Ligi wcześniej. I nagrywam je dopiero teraz, bo wiadomo, że najlepiej byłoby je nagrać od razu jak wyszły. Ale nie miałem fizycznie takiej możliwości. Aspas? Spróbujmy tutaj... Tośmy sobie spróbowali. No i chcąc, nie chcąc, także jakoś niespecjalnie terminarzowo było, kiedy ten materiał wrzucić, bo cały czas te paczki były do robienia i były do otwierania.
Wieńra, okej, okay. Ale myślę, że już kolejną ikonę wrzucę w zasadzie na drugi dzień, jak ją zrobimy na strumyku, no bo także przypominam, że streamem bardzo często wręcz mega często na Facebooku, link w opisie i tam walczymy cotygodniowej lidze weekendowej i miejmy nadzieję, że w tym tygodniu wreszcie to upragnione top 100 będzie, bo no teraz to jedna porażka, która miała miejsce szczególnie w niedzielę, no mogło jej nie być. W najzwyczajniej świecie mogło jej nie być i wtedy byśmy mieli naprawdę cudowną paczkę, chociaż wydaje mi się, że to ważniejsze będzie top 100 właśnie na przykład za tydzień, za dwa tygodnie, kiedy będą topsy z La Ligi. Pięknie. Będą topsy z, Boże, z La Ligi, Serie A albo topsy z Ligi francuskiej. No i tam ogromnie się czaję na tego Mbappe. Mega mam nadzieję, że ten Mbappe wyląduje w naszej drużynie, no bo jeśli nie on, no to kto? No Neymar, gdybyśmy trafili na przykład w piku Neymara, no to też bym nie narzekał, absolutnie. Dobra, musimy tego Aspasa jakoś uruchomić. Nie wiem, chyba jednak nie jest lewonożny. Te strzały jakoś mi nie przypominają gościa, który ma mega dobre wykończenie i strzela z lepszej nogi. To taki strzał był zwyczajny, taki bardzo... bardzo prosty. Ale ten Eusebio właśnie wygrał główkę z Vieirą. Ale to jest to, o czym także mówiłem. Ale siatę chciał założyć chyba Hulitowi. To jest też to, o czym mówiłem, że Vieira nie ma najlepszych główek, wam powiem szczerze. Vieira te główki ma takie sobie. Bardzo często przegrywał mi pojedynki główkowe podczas rzutów rożnych z mniejszymi po prostu zawodnikami. I tak jak moim... Będzie strzał. Bez faulu, please. Chyba tak. Okej. Okay. I tak jak moim zdaniem w FIFA 18 Vieira i Ronaldo Nazario to były naprawdę potężne karty, tak w tym momencie to są troszkę karty, których cena nie jest odpowiednia co do ich jakości. Bo moim zdaniem Vieira i Nazario są kartami słabszymi aniżeli w FIFA 18. Hulit cały czas daje radę zdecydowanie. Niepotrzebnie finezję włączyłem, wam powiem szczerze. Gdybym nie uderzył finezyjnie, tylko mocnym strzałem po tym słupku krótszym, po którym już zmieniłem zdanie, że tam będę strzelał, to byłby 100% gol. A ja to próbowałem finezję od początku, bez sensu totalnie. To by nic nie dało, to znaczy dałoby to, gdybym nie strzelał finezyjnie. Mamy 2-0, 41 minuta, niepotrzebnie to w tym momencie wrzucam, chociaż Eusebio wypróbował. Tak naprawdę, jeśli chodzi o porównanie Nazario do innych kart, to w tym momencie najlepszą kartą, która ma najlepszy współczynnik ceny do jakości, to jest bez wątpienia Eusebio. Eusebio kosztuje jego SBC bodajże 1 600 000 albo 2 miliony, coś takiego. A to jest moim zdaniem karta lepsza od Nazario. I gdyby... Wow, ale uderzenie Eusebio. Gdybym nie miał osobiście takiego bardzo dużego pragnienia wypróbować sobie tego Nazario, którego wcześniej miałem i myślałem, że ten Prime będzie dużo, dużo lepszy, aniżeli ta karta oceniona na 94, no to zrobienie Aspasa, zrobienie Eusebiusza byłoby dużo lepszym pomysłem, a na przykład za Nazario kupienie najzwyczajniej w świecie Neymara, bo w takiej sytuacji to nie do końca ma wszystko ręce, oj. Pięknie tam wybiegał Cristiano Ronaldo. Nie do końca wszystko się zazębia, no a tak naprawdę Nazario kosztował mnie 4 miliony, bo go kupowałem jeszcze w momencie, kiedy te tocy nie były tak popularne, kiedy go robiłem, nie były te tocy tak popularne i nie były tak ogólnodostępne. 2-0 w pierwszej części spotkania, 7 strzałów do 3, 5 strzałów do 1, jeśli chodzi o strzały celne. Póki co dosyć pewnie wygrywamy to spotkanie, no i miejmy nadzieję, że w drugiej części meczu to się nie zmieni. I będziemy mogli dopisać do naszego konta bardzo dużo punktów Division Rivals. Ładne uderzenie z pasa. Bardzo ładne uderzenie z pasa. I nie wiem czemu nie mogłem przełączyć się na Cristiano Ronaldo, żeby mi uderzył z pierwszej piłki. To było najgorsze w tej sytuacji z mojej strony, ale bardzo naprawdę sensowne uderzenie z pasa. No i znowu Eusebio. Z pierwszej piłki. Golasso. Golasso, to jest to, o czym mówiłem wcześniej. CR7 Port chyba będzie wychodził z meczu. Szkoda, bo gdybyśmy strzelili jeszcze jedną albo dwie bramki, to byśmy mieli dużo więcej punktów.
Ale niech tak będzie. Wygrywamy 3-0, bardzo pewne zwycięstwo moim zdaniem i zobaczmy, ile dostaniemy punktów i czy jeszcze będę musiał coś zagrać, aby utrzymać się spokojnie w tej drugiej randze. Nie chcę wypełniać jakichkolwiek ankiet, bo mi to nie jest potrzebne, bo połączenie jest zawsze bardzo słabe. Okej, i dostajemy 16, tutaj 2,5. W ogóle bardzo często możecie słyszeć przejeżdżające samochody, ale uznałem, że lepiej będzie zostawić okno otwarte i wyłączyć wiatrak, bo jest tak gorąco, bez okna otwartego, no to bym był już tutaj cały mokry i bym, można powiedzieć, mógł wylatywać do ciepłych krajów i popływać sobie w oceanie, który znajdowałby się na moich plecach. Teraz lecimy na konto Eryka i profesorka i tam trafiamy już obiecanego Messiego. El profesor ma tutaj 2 miliony końców, więc chyba tutaj jakiś zaraz duży pago paying wleci, coś mi się tak wydaje. A paczek jest dużo, jest dużo. Ale dobrze, nie przesadzajmy. Mamy piłkarza Totsa La Liga, już trzeci w tym materiale. Przybywajcie, ułani pod okienko, bo dzisiaj trafiamy Messiego. Inna flaga niż Hiszpania, błagam. Ja pierdzielę, czy to tylko Hiszpanii tutaj się trafia w tych paczkach? O co tu chodzi? Dajcie znać w komentarzu, co wy trafiliście w tych paczkach, albo czy też trafialiście tylko Hiszpanów? Przecież jest mnóstwo innych kart, jest Francja, jest Argentyna. Dobra, Eryczek. Tobie nadzieja. Najlepsze konto na koniec. Zdecydowanie. To tutaj był Aubameyang. No i miejmy nadzieję, że teraz u Eryka no również po prostu pomożemy mu zbudować coś fantastycznego. Proszę. Inny? Albo może być Hiszpania, ale overall 99. Może tak? Nie, wychodzę. Esio? Myślałem, że Ramos, ale Ramos chyba też nie może być. Hermoso. 4 razy SBC. 4 razy Hiszpania. No to nie jest Eder Militao, chociaż to tempo znakomite. Tylko znowu przyspieszenie bardzo niskie, 84. W sensie niskie, no w porównaniu do szybkości biegu. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Po raz kolejny trafiliśmy 4 SBC o karty dla ligi. No i trafiliśmy 4 Hiszpanów. Niestety, ale ten Aspas był najlepszy, więc ta pierwsza paczka była... no w praktyce najlepsza. Przypominam, że jeśli chcielibyście również pootwierać paczki, a nie macie na to końców, to możecie to zrobić za pomocą kart przedpłaconych, które możecie kupić w sklepie Xbox lub dobrych sklepach z elektroniką. Widzimy się już jutro na odcinku, na streamach. Trzymajcie się. Siema.